tym roku bez części artystycznej i blasku fleszy, a za to w maseczkach i skromnie. Tak w czasach pandemii wyglądało ogłoszenie wyników konkursu na oryginalną kobietę Śląska Cieszyńskiego. Częściowo nasza działalność jest zawieszona, ale na tyle, ile mogliśmy, no to daliśmy z siebie wszystko, żeby ten dzień dla tych laureatek też był wyjątkowy. Rekordowa ilość głosów i tych elektronicznych, i tych papierowych przede wszystkim, bo zawsze łatwiej kliknąć niż wyciąć kupon, wypisać, pójść na pocztę i wysłać, a jednak blisko 2000 głosów, jeśli chodzi o kupony, i blisko 3000 głosów elektronicznych, łącznie 5191 głosów, jakie w drugim etapie zostały oddane na tegoroczne 5 kandydatek Złotej Piątki, także bardzo się cieszymy. No i dziękujemy tym wszystkim, którzy klikali, głosowali, wypisywali swoje kandydatki. Oryginalną kobietą została Elżbieta Legierska-Niewiadomska z Koniakowa. Jak to jest być tą kobietą oryginalną? Słuchajcie, naprawdę fajnie, aż człowiek się poci z wrażenia, bo no, gdzieś tam w serduchu grało, że fajnie by było mieć tą oryginalną, bo to taka motywacja, więc udało się, więc uważam, że jest fajnie. No właśnie, motywacja teraz do dalszych działań. Co tam w planach ma kobieta oryginalna? Przede wszystkim robić to, co się lubi i to, co się chce robić, a mnie ten folklor, wiecie, kręci, praca z dziećmi mi się strasznie podoba. I to jest chyba taka moja właśnie jakoś perspektywa, że zespół Mały Koniaków, ale co najważniejsze jeszcze, bycie w grupie śpiewaczy Koniakowianie. To jest w ogóle moja odskocznia od rzeczywistości. W ogóle dziękuję im, bo oni mnie nominowali między innymi. I myślę, że właśnie taka wizja, że ciągle będziemy tworzyć. Teraz się nagrywamy z programem tanecznym, z tą grupą, zawsze śpiewamy, zawsze robimy scenkę, więc uważam, że więcej się dzieje teraz niż nawet kiedyś. I to też jest taka fajna rzecz w życiu, mieć pasję. Myślę, że właśnie każdy, kto dał głos, to jakoś mnie znał. Jednak 28 lat pracy w Gminnym Ośrodku Kultury, w dwóch zespołach szefowałam, więc też można powiedzieć, jakoś tak w środowisku istniałam. A chyba też taki całokształt, no, także myślę, że to jest taka fajna torpeda, żeby być tym, kim się jest. Czego życzyć w takim razie kobiecie oryginalnej? Zdrowia, słuchajcie, zdrowia, bo naprawdę człowiek ma charakter, tak jak to mówię, już od bozi, więc optymizm życiowy, czasami sranda, więc to mam, ale ze zdrowia tego życzyć. W Złotej Piątce tegorocznej edycji znalazły się również Henryka Brańczyk z Pruchnej, Jolanta Heller z Ustronia, Zofia Jagosz-Zarzycka ze Skoczowa oraz Franciszka Probosz z Istebnej. Jestem zaskoczona po pierwsze tym, że ktoś zgłosił mnie do tego konkursu. Dowiedziałam się później, że to koleżanka moja. I byłam zaskoczona i zaskoczona jestem też tym wynikiem, że się dostałam do tej piątki. No a moja wnuczka dzisiaj, jak wróciła ze szkoły, powiedziała tak: babciu, pamiętaj o jednym. Mało ważne, ile dostaniesz punktów, które będziesz miała miejsce. Nie zapomnij podziękować tym wszystkim, którzy na ciebie głosowali, bo zrobiły to osoby, które babciu cię albo lubią, albo cię cenią. I to było dla mnie dzisiaj taka inspiracja. Ja mówię, tutaj przyszłam, cieszę się, że jestem w tym miejscu między laureatkami. Głównej laureatce szczególnie też sama kibicowałam, bo troszkę znam jej twórczość i to, co przez te lata wszystkie robiła. I cieszę się razem z nią, że tą pierwszą lokatę ma taką wysoką i tyle głosów otrzymała widocznie. I ona sama powiedziała, że jest to inspiracja do tego, żeby dalej pracować. A ja w to wierzę, że jeżeli człowiek jest doceniany za drobne nawet czasami rzeczy, to wtedy no, jest ta wewnętrzna satysfakcja. Jest radość, jest satysfakcja? Ja w ogóle bardzo byłam zaskoczona zgłoszeniem mojej kandydatury i już w tym miejscu bardzo się cieszyłam, że ktoś w ogóle zauważył moją osobę, a przede wszystkim to, co robimy na co dzień, więc już się bardzo z tego cieszyłam. Jestem niezmiernie wdzięczna i dziękuję wszystkim za oddane głosy, a wynik nie ma dla mnie znaczenia, bo myślę, że to, że znalazłam się wśród tylu wspaniałych kobiet i właśnie jak czytałam i słyszałam, czym się zajmują, więc dla mnie było to w ogóle ogromnym wyróżnieniem, że mogłam tutaj być wśród takich wspaniałych osób. Jest to ogromne wyróżnienie i w tym miejscu chciałabym przede wszystkim podziękować niezwykłym, oryginalnym kobietom, które mnie zgłosiły do tego konkursu. Bo tak naprawdę to każda kobieta jest oryginalna, każda ma to coś, każda jest w czymś bardzo dobra. My jesteśmy taką wypadkową, tylko 5 osób na rok, natomiast
Jeżeli chodzi o mnie, to ja po prostu wykonuję taki niespotykany zawód, którym jest archeologia i faktycznie chyba do dnia dzisiejszego jestem jedyną archeolożką na Śląsku Cieszyńskim. Także dziękuję, było mi bardzo miło tutaj startować w tym konkursie. Pani Franciszka Probosz nie wzięła udziału w uroczystym ogłoszeniu wyników, ale przesłała podziękowania i pozdrowienia w formie materiału filmowego. Kochani, dziękuję Wam bardzo za zgłoszenie mnie do konkursu. Byłam bardzo zaskoczona, ale równocześnie cieszyłam się bardzo, że pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i mieszkańcy Trójwsi pamiętają o mnie i doceniają moją pracę. Równocześnie bardzo miło zawsze wspominam Dom Kultury i kiedy tylko jestem w Istewnej, do niego wracam, żeby powspominać. Jak widać, konkurs na kobietę oryginalną cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Nie brakuje tych oryginalnych i osób, które je wspierają. Tych kobiet oryginalnych tutaj na Śląsku Cieszyńskim nie brakuje. I muszę powiedzieć jeszcze więcej, bo zadziwiają nas tym, że z roku na rok jeszcze bardziej ciekawe zawody się pojawiają, jak na przykład w tym roku pani Zofia, która jest antropologiem, także kobiety też i mają się różnych ciekawych zawodów i na pewno tych kobiet oryginalnych nie brakuje, wystarczy się obrócić w swoim domu, popatrzeć na mamę, na siostrę, na babcię i może nie robią na co dzień jakichś wielkich odkryć, nie są może bizneswoman, ale na pewno dla każdej z nas, dla każdego z nas są kobietami oryginalnymi, choćby przez to, że codziennie są z nami i darzą nas swoim właśnie humorem, ciepłem i dobrym sercem. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.